jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę. Dzień dobry Państwu. Przed świętami u nas pani Edyta Ejkimera, rzecznik prasowy Komendy Policji Miejskiej. Zbyszek Niedzielko. Marek Starczewski. Dzień dobry. Witamy Panią. Witam również. Rzecznik... Pani, przepraszam Marek, Pani rzecznik czy Pani rzeczniczko prasowa, tak się teraz powinno mówić? No teraz właśnie takie zawirowania te językowe mamy, tak, jeżeli chodzi o płeć i tutaj stanowisko. Ja myślę, że rzecznik to jest takie określenie, które się utarło, natomiast prawidłowo oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach. A nie oficerka, przepraszam? A nie oficerka, oficer. Nie, jeżeli nie. Chodzi o stopnie, to tutaj jakby nie ma płci, tak. Jaki tak. Pani ma stopień? Ja mam stopień aspiranta. To jest wyższy jakiś taki... Oficerski stopień? To nie jest stopień oficerski, to jest ostatni korpus właśnie przed stopniami oficerskimi. A, rozumiem. Tak. Pani rzeczniczko. Ilu policjantów? Ja myślę, że zostawmy tego rzecznika, to jednak lepiej niż oficer. Pani oficer. Pani oficer. Pani oficer. Pani oficer, ilu policjantów w najbliższe święta nie zasiądzie do śniadania wielkanocnego? W naszej suwalskiej komendzie służy 222 funkcjonariuszy. Ilu nie zasiądzie? No tutaj, szanowni państwo, trzeba powiedzieć, że znaczna ich część nie zasiądzie, bo dla nas święta są pracowite. Także biorąc pod uwagę jeszcze właśnie okres trwania tych świąt i to, że w święta mamy wzmożone patrole, wzmożone służby, ta dodatkowa obsada ciągle jest, więc my praktycznie pracujemy cały czas, a policjanci jakiś dzień świąteczny na pewno mają tutaj, no pełnią służbę. Nie ma tak, że święta mają wolne. Niech pani powie, czy dostaną trochę więcej pieniędzy za to, że pracują właśnie w święta? Jest jakaś taka gratyfikacja świąteczna? Nie ma tutaj w związku z tym. Normalna służba. Normalna służba, właśnie tak służba. Dobrze pan, właśnie dobrze pan zauważył tutaj, że to jest nie praca, a służba. I tym się to różni. Tak często używamy jako synonimów, tak? Praca, służba, rozumiemy, że to jest to samo. No niestety nie jest to samo. Tutaj wiele różnic jest, a podstawowa jest taka właśnie, że nasza instytucja, także inne służby, no działamy tutaj całodobowo, każdego dnia, czy święta, czy nie święta, musimy pełnić te obowiązki służbowe i no to jest też zależność służbowa występuje, gdy jest konieczność właśnie w takich święta, musimy służyć po prostu i służyć dla ludzi, dla społeczeństwa, tak. Czy Suwałki są jakieś takie bardziej niebezpieczne, są jakby bardziej niebezpieczne w święta niż w normalny dzień? Ja powiem tak, to w zależności... Ja chciałem zapytać właśnie, czym grzeszą ludzie w święta, zdaniem policji? Tu trzeba może na kilku płaszczyznach tak rozebrać ten temat. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, i to, co się dzieje na drogach tutaj powiatu suwalskiego, to paradoksalnie wydaje się nam, że święta powinno być więcej zdarzeń, więcej wypadków, tak? Więcej tak, kolizji. Się pije jajeczko. Tak, natomiast tak nie jest. Tak nie jest, bo no, też z takiej tutaj, z naszych statystyk prowadzonych w Wydziale Ruchu Drogowego wynika, że tak, mniej osób jeździ to raz, a jeżeli już jeździ, to mówimy tutaj właśnie o alkoholu, bo w te święta ten alkohol spożywamy, tak? I faktycznie, gdy już dochodzi do tych zdarzeń, to tutaj w stanie nietrzeźwości, jeżeli już wypadki, czy prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale mimo wszystko tych zdarzeń jest mniej. Natomiast czego jest więcej? No więcej jest przede wszystkim tych przestępstw, czy kryminalnych, bądź przestępstw właśnie i podstawowych interwencji policyjnych jest więcej. Ale awantury po prostu. Tak. No właśnie, święta to sprzyjają temu, że tak, no tutaj odwiedza alkohol. Nas rodzina, często właśnie spożywamy alkohol, często dochodzi do jakichś konfliktów rodzinnych, bo pod wpływem tego alkoholu, no i interwencji faktycznie policyjnych jest więcej, więcej jest osób, które są umieszczane i doprowadzane przez nas do wytrzeźwienia, czyli izba wytrzeźwień, bądź tutaj nasze pomieszczenie dla osób zatrzymanych. No i jak alkohol, jak ten czas świąteczny, to również właśnie te zdarzenia kryminalne, czyli jakieś uszkodzenia ciała, pobicia, rozboje,
z tym więcej mamy czy z roku na do czynienia. Rok nasila się i zwiększa się ilość przestępstw czy świątecznym, czy właśnie w okresie świątecznym. Czy to jest właśnie ten sam poziom? No. Ten sam poziom. Ja powiem co tak, tego jeżeli. Samego roku się pijamy, awanturujemy, kradniemy. Tak. Mniej więcej to samo i to samo ta ilość policjantów, która no, pozwala no, na zachowanie spokoju w mieście. Tak. Nie wzrasta w jakiś sposób radykalny ta ilość. Natomiast też nie obserwujemy tutaj, żeby jakieś nowe zdarzenia, nowe rzeczy się nam pojawiały, nowe zjawiska, a tych policjantów jest więcej. No nigdy policja nie wie, co się może wydarzyć, prawda? Że to powiem, powiedziałabym tak. No właśnie ta służba też się tym charakteryzuje, że jak policjant ją rozpoczyna, nigdy nie wie, kiedy ją skończy. Taka jest prawda. Taka jest prawda, gdy jest obowiązek, ma powiedzmy ten dyżur, tak, 8-godzinny, 12-godzinny, ale przecież, gdy mu jest na zdarzeniu, powiedzmy, drogowym na wypadku, nie powie w czasie wypadku, że on kończy służbę, bo minęło jego tak tutaj czas wyznaczony i on kończy i idzie do domu. Także no, to się właśnie to charakteryzuje, a mimo wszystko no, nigdy nie przewidzimy, co będzie, ale zakładamy, że mogą się takie właśnie rzeczy wydarzyć. No i dlatego te wzmożone patrole i więcej policjantów na ulicach po proszę prostu. Proszę mi powiedzieć, na co najbardziej narzekają policjanci? A, policjanci. Wie pan, policjanci. Na policjantów oczywiście narzekają. Na narzekają? My chodzi zarówno o wyposażenie, jak i warunki służby. Ja myślę, że tak, że policjanci narzekają tutaj suwalscy na to, co myślę, że wszyscy policjanci w Polsce. No, na przede wszystkim tak, na ten ciągłe zmniejszające się fundusze, które są przeznaczane na policję. No, nie ma co tutaj ukrywać, tak. Mówimy tutaj o jakimś tam wyposażeniu, mówimy tutaj o takich środkach, no, które częstokroć są potrzebne w codziennej służbie. No, ograniczeniach też przede wszystkim związanych z innymi rzeczami, które policjantowi są tej służbie potrzebne. Nie? Ale pani oficer, jak my wyglądamy tutaj Suwałki w skali kraju, to znaczy... No, czy bardzo odstajemy od Warszawy, Katowic? Czy my jesteśmy tą policją drugiej kategorii? Myślę oczywiście o wyposażeniu. O wyposażeniu. Zdarzeń tutaj jest dużo. Zdarzeń jest dużo. Granica, przestępstwa, narkotyki, przemyt ludzi. Czy odstajemy po prostu? Ja powiem czy tak, mamy ja myślę, że kompleksów nie mamy. Tutaj no, komendant stara się w miarę możliwości walczyć o fundusze dla nas. Te fundusze pochodzą, tutaj są rozdzielane, wiadomo, ze szczebla centralnego, natomiast tutaj głównie przez Komendę Wojewódzko-Białymstoku Policji. No, wydaje mi się, że no, walczy i staramy się tutaj, żeby to było. Natomiast no, tutaj przede wszystkim, na co kierowane są środki, jakby tutaj uczulamy. No, mamy tą krajową ósemkę, tą drogę numer 8, na której właśnie do tych zdarzeń niestety dochodzi i będzie dochodziło, dopóki nie tej obwodnicy w znacznej części miast, tak, a szczególnie tutaj Suwałk nie będziemy mieli i tutaj i my. Augustowa, oczywiście. Tak, wcześniej, tak. I podkreślamy zresztą tutaj od lat już, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, znaczy, że ta obwodnica jest potrzebna i... Tak skończyć pani o te kompleksy i to wyposażenie. Tak, i tutaj właśnie te, wie pan, tutaj właśnie te wyposażenie, jeżeli chodzi o te służby zewnętrzne. Przede wszystkim, bo wydaje się nam, że właśnie one mają najczęstszy kontakt z obywatelem, czyli każdy z nas najczęściej się z nimi styka. Mhm. Czyli podczas tak, rutynowej kontroli drogowej, każdy chce, żeby ten policjant był wyposażony, żeby ta kontrola drogowa przebiegała sprawnie, fachowo, rzetelnie i krótko przede wszystkim, tak? I tutaj no... Zwłaszcza za przekroczenie szybkości. Tak. Także no, na tym nam zależy. I wie pan, no ja tak jak już powiedziałam, komendant się stara i myślę, że w miarę możliwości, na jakie policja, jak widzimy tutaj, ma możliwości, no tutaj ten sprzęt dostajemy. A chciałem właśnie dopytać jeszcze o tę drogę numer 8. Czy tam nie wydaje się państwu, policji, że dobrze by było, żeby o taki radiowóz stał tam trochę na tej drodze, żeby trochę tak hamować tych kierowców? Żeby oni się żeby się kierowcy ostrzegali, że stoi, żeby ten radar funkcjonował. Rzadko widać.
która jest niebezpieczna. Koszmar jeszcze. Wie pan, to właśnie ta kolejna bolączka, czyli stan osobowy. No, jeżeli chodzi o Wydział Ruchu Drogowego tutaj i dysponuje taką ilością, a nie inną policjantów. Staramy się jakby, żeby ta policja była widoczna, niemniej jednak może w zależności od zdarzeń drogowych. Jeżeli faktycznie policjanci obsługują i tych zdarzeń jest więcej jakiegoś dnia, to są mniej widoczni, bo są wtedy przy kolizjach. Natomiast... Święta będzie będzie więcej. Natomiast no, przy takim stanie osobowym, jaki mamy, no, nie jesteśmy sobie w stanie no, tutaj bardziej poradzić, jeżeli chodzi o obsadę, żeby tych służb było więcej. Tak? Też trzeba zaznaczyć, że stan osobowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach no, zmniejsza się. A to myślałem, że odwrotnie, że ludzie garną się do policji, bo to jest taka bezpieczna, fajna praca. Garną się, natomiast przyjęć do suwalskiej komendy jest z roku na rok mniej. Nie jest dobra wiadomość. Czyli to jest spowodowane? No to jest spowodowane już tutaj jakby polityką i tutaj jaka no już nie, to nie zależy od naszej komendy, tutaj zależy od szczebla centralnego, czy od komendy głównej, bądź wojewódzkiej policji. A właśnie, a propos... Czy mamy interweniować? Czyli musimy sobie radzić tak, i, tak jak mamy, tak jaki stan osobowy mamy i tutaj no, staramy się. Tak. Będzie lepiej. Dlaczego też tutaj, dlaczego ta sytuacja też tak wygląda? Bo policja od lat tutaj w swoich badaniach stwierdza, że ta przestępczość jednak w ogólnym stanie w Polsce maleje. Liczba przestępstw spada. Natomiast również. Natomiast w niektórych kategoriach państwo, rośnie. Bo ja nie spotkałem nigdzie badania stanu, poczucia stanu bezpieczeństwa. Jak się suwalczanie, czy się czują bezpiecznie? Tak, bo tutaj policja różnymi miernikami się posługuje, właśnie. Ale taki najbardziej tutaj odczuwalny jest to poczucie bezpieczeństwa. Owszem, co roku są przeprowadzane takie badania. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o 2011 rok, to blisko 90% mieszkańców powiatu suwalskiego czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Tak. No to myślę, to że jest dobry wynik. Tak. Wyjątkowy wskaźnik chyba w skali kraju, tak mi się wydaje. To na pograniczu to rzeczywiście. Tak, natomiast tutaj zaufanie do policji deklaruje i tutaj pozytywnie ocenia pracę ponad 60% mieszkańców również powiatu suwalskiego. No chyba też nieźle. To jest chciałem właśnie o te kadry policyjne jeszcze zapytać, bo pani jest, no jak widać, jest pani kobietą. A to policja to taki męski fach raczej. Czy trudno być kobietą w policji? Ja powiem tak, no nie jest łatwo. Tak, to jest zawód trudny. Nie jest łatwo. Wie pan, ja uważam, że i tutaj myślę, że wyrażę opinię wielu policjantek, które wiedzą, no to po prostu ze względu na charakter tej służby. Męczące. Brutalnej dosyć. Tak, tutaj mamy do czynienia codziennie z, w zależności od służby, gdzie się pełni, w jakim wydziale, niemniej jednak no, z przestępcami, tak, z osobami pokrzywdzonymi, które też zostały częstokroć w różnych okolicznościach, bo w różnych warunkach tutaj doszło do tego przestępstwa. A gdy już mówimy o policjantkach w takich służbach zewnętrznych, które powiedzmy tak już prosto pełnią służbę na ulicy, tak? Tak. No to jest ciężka służba w różnych warunkach, z różnymi rzeczami się spotykamy. Także dla kobiet jest to no, nie jest to łatwa u mnie służba. Pani strzela? Oczywiście, ja powiem więcej. Kobiety bardzo dobrze strzelają, jeżeli chodzi o Komendę Miejską Policji w Suwałkach i nawet lepiej od mężczyzn. Oni chyba dali panią wygrać. Wie pan, ja powiem tak, umiejętność strzelania to jest, to nie zależy od płci. To zależy od oka, opanowania i wielu innych rzeczy, a częstokroć u mężczyzn, który brakuje. Ja się, jak tylko widzę broń jakąś taką palną, to jestem przerażony, niezależnie czy to jest atrapa, czy nie atrapa, ale jestem przerażony i dlatego podziwiam kobiety, które... Broń palna ja akurat, i tutaj myślę też, że wielu się ze mną zgodzi, że broń palna i obcowanie z bronią daje takie poczucie
takiej pokory, dystansu i takiego przewidywania, bo niestety no, to jest przedmiot, z którym trzeba się obchodzić w określonych warunkach, ale no, daje wiele satysfakcji strzelanie ćwiczebne, bo ćwiczymy strzelanie, także w ciągu roku kilka ćwiczeń strzelań, tak. Rozumiem, ale obcowanie jest, z bronią i przygotowanie Mikke, posiadamy. Korwin Mikke w swoim czasie proponował, żeby wszystkich obywateli wyposażyć w broń. Kto chce, może sobie kupić pistolet. I on do tej pory to zresztą powtarza od czasu do czasu. Tylko, uważając to... Nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji czegoś takiego, to pani by mogła powiedzieć. Amerykanie cały czas mają dostęp do broni powszechnej, więc i tutaj. I on tym się posługuje, tym przykładem. Ale on to tłumaczy, że wtedy broń daje poczucie bezpieczeństwa. A ja się zgadzam z panią, że broń daje... Zaczynam się bać, jak mam broń. Jak go mogę ewentualnie użyć? Wie pan, ja powiem mogę tak. Krzywdę zrobić przecież. Tak z perspektywy historycznej, w naszym tutaj kulturze społecznej, w naszym społeczeństwie, no nigdy ten dostęp do broni nie był taki nieograniczony. To trzeba wziąć też pod uwagę, czy nasze społeczeństwo jest przygotowane na to, co to jest broń palna i jakie się wiążą z tym konsekwencje i zagrożenia. Także tutaj myślę, że ta edukacja, jeżeli nawet byśmy poszli w takim kierunku udostępnienia właśnie takim szerokim kręgu osób tej broni palnej, dostępu do broni palnej, to naprawdę poprzedzone to musiało być wieloma kampaniami i tutaj dobrze, dużo by na ten temat mówić, tak. Zostawmy panią policjantą, a ja chciałem zapytać panią o taką jedną rzecz, która mnie nurtuje już od dłuższego czasu, muszę się przyznać, słuchając zwłaszcza pani wypowiedzi, bo zdumiewa mnie, absolutnie pani mnie zdumiewa. Pani zaczęła używać innego języka. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Jeśli zdarza się wypadek i występuje ktoś, kto relacjonuje wypadek, używa takich sformułowań, które są już sztampowe, że kierowca nie dostosował prędkości do warunków jazdy, zamiast powiedzieć na przykład, że jechał za szybko, bo było ślisko. Nie? I pani w ten sposób mówi normalnie. Jest to niesłychane zupełnie. Właśnie, to nas też zdumiało, że pani używa innego języka. Ja chciałem zapytać, czy w policji, a zwłaszcza na takim stanowisku, które pani piastuje, jest jakiś taki schemat udzielania wypowiedzi, że trzeba takich schematycznych, sztampowych... Czy pani dostała specjalne pozwolenie do... Czy pani ma na przykład pozwolenie na używanie normalnego języka wypowiedzi? Ja powiem tak, nie ma jakichś wytyczonych ram, tak, w których musimy się tutaj mieścić w sensie wypowiedzi i jakieś ograniczania tutaj tej wypowiedzi. Ja myślę, że w zależności od tego, od oficera prasowego bądź od rzecznika właśnie, którego komendant chce uczynić tą osobą właśnie, która by reprezentowała komendę i jego, no to widzi, jakim językiem się posługuje, wie, ocenia, tak sądzę, jaką posiada wiedzę i jak to będzie wyglądało, bo no nie ma co tutaj ukrywać. Rzecznik jest jakąś wizytówką komendy, reprezentuje komendę, twarzą komendy, tak. Natomiast owszem, w policji przy jakiejś dłuższej służbie może wystąpić taki właśnie żargon zawodowy. To samo jest tak. Prawników, lekarzy, tak. I oni mówią swoim żargonem między sobą. Tak, natomiast ja uważam tutaj, że trzeba mówić w sposób bardzo przystępny, taki zrozumiał, żeby każdy miał mógł to zrozumieć, ten odbiór był jak najbardziej jasny i ten nadawca, odbiorca i ten komunikat, który między nimi występuje, był, mówię, taki najbardziej przystępny. Tym razem, jak ktoś będzie miał powyżej tam 1,5 promila alkoholu, to pani najzwyczajniej powie, że nie był pod wpływem alkoholu, tylko był pijany. No, ja też chciałam... granicę spożycia alkoholu, która wynosi... Czasami faktycznie może w tym języku pewne rzeczy mogą, pewne rzeczy mogą tak zastanawiać, dlaczego takie słownictwo, ale powiem tak, pewnych sformułowań się nie uniknie, gdyż musimy się nimi posługiwać dla... No, ostrożności procesowej. Nie, tak powiem mówią, tak. Tak mówią prawnicy. Ja powiem tak, nie, bo nie do końca, bo jeżeli mówimy o jakimś przestępstwie, czy chociażby prowadzeniu pojazdu w stanie trzeźwości, tak właśnie to jest uregulowane.
I gdybym ktoś może posługiwał się już tak innymi całkowicie sformułowaniami, wtedy mogłoby faktycznie nie wynikać, że to mówimy o tym, a nie o innym przestępstwie. Także czasami no, jest to konieczne. Zrozumie pani zostanie przy swoim języku. Dobrze, ale rozumiemy rację, ale czekamy w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że w święta nie będzie musiała pani używać sformułowań albo jak najmniej sformułowań dotyczących spożycia, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Jak pani, czy pani będzie na święta? Siądzie pani do śniadania? I co oczywiście, pani szykuje na oczywiście, święta? Oczywiście. No wiele rzeczy. Ja myślę tak, że w każdych domach się wiele rzeczy szykuje, no ale tak, ja myślę, ja już od jakiegoś czasu tak podchodzę do tego bardzo rozsądnie, do tych świąt i tak z rozwagą myślę, a to też jest związane z tym, no żeby te święta były jak najbardziej właśnie takie rodzinne, ale też nie nadmiernie takie tutaj, nie popadać w jakieś nadmierne koszty, obżarstwo, koszty, tak. Obżarstwo, pijaństwo. Tak, i przesadę, tak. Myślę, że najważniejsza jest tutaj rodzina, atmosfera i z tym, z kim się te święta spędza. A z kim pani zasiądzie? No, ze swoją rodziną, ze członkami swojej rodziny. Z kim? Z mężem, córką, no i jeszcze myślę, że bratem, mamą, także z całą najbliższą rodziną. Piękne śniadanie. Życzymy pani dobrych, spokojnych świąt i żeby nie musiała pani odbiegać od stołu, żeby wygłosić jakiś komunikat, tak, o jakimś tak zdarzeniu. Mam nadzieję, że te święta będą bezpieczne i właśnie nic się takiego nie wydarzy, abyśmy musieli tutaj faktycznie z takimiś komunikatami o takich no, poważnych zdarzeniach informować. Dziękuję bardzo. Tego pani sobie i wszystkim życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Agencja reklamowo-wydawnicza Suwałki, ulica Sejneńska 1. Naszym klientom oferujemy drukarnię, studio DTP, studio reklamy, studio fotografii, pracownię plastyczną. Zadzwoń, telefon 087 565 33 33 lub odwiedź nas w internecie www.omega.suwałki.pl.